Zapraszam Was na unboxing 19 albumów K-popowych. To będzie filmik poświęcony girl groupom, a ten o boy groupach zrobię oddzielnie. Mam też unboxingi albumów platformowych, już są na moim TikToku, podlinkuję go w opisie. I tu będą girl groupy, ale też, żeby te filmiki były równej długości mniej więcej, rozpakuję też najnowszy album Chongana i Wonu, to znaczy This Man, i jeden album Seventeen, który kupiłam, oraz rozpakuję też soundtrack mojego ulubionego serialu, który udało mi się nabyć, to znaczy soundtrack Lovely Runner. Timestampy, timecody czy podział będzie w opisie, także będziecie mogli zobaczyć i odnaleźć właściwy moment czy album na unboxing, którego najbardziej czekacie. A co tutaj mam? Mam oczywiście, jak mówiłam, tego Chongana i Wonu, mam Triple S, mam albumy Haiki, mam trzy albumy aespy, najnowszy album Red Velvet i mam też album Unicode, czyli girl grupy, z którą robiłam wywiad. Mam też gigantyczny album New Jeans, ja zbieram wersję Minji, więc taką nabyłam i zacznę od unboxingu tego albumu grupy, z którą robiłam wywiad, to znaczy grupy Unicode. W skład tej grupy wchodzi 5 dziewczyn, to znaczy Erin, Mio, Hana, Sua oraz Yura. Wydaje mi się, że wymieniłam wszystkie, pokażę Wam, jak to wygląda. Ten album ma dwie wersje, w moim ulubionym k-popowym sklepie mieli akurat tę jedną i co było, powiem Wam, co było strasznie miłe. Kiedy zapytałam po raz pierwszy o ten album, znaczy podczas pierwszej mojej wizyty w tym sklepie zapytałam o ten album, to pani sprzedająca go nie kojarzyła, ale wyszukała ten album i od razu puściła piosenkę tego albumu i potem, ponieważ ja już z tą panią się kojarzę, jak ja wchodziłam, to ona puszczała piosenkę dziewczyn z tego albumu i to było bardzo, bardzo miłe. Więc tak, najpierw wyjmę dodatki, od razu Wam pokażę, kogo mam. Mam dwie Hany oraz mam też Jury taką ID kartę, a sam fotobook jest dosyć prosty, ale uważam, że naprawdę ładny. Zawiera zdjęcia z ich teledysku. Bardzo Wam polecam obczaić Unicode, to jest taka fajna grupa, nie pożałujecie. Muzyczka jest naprawdę super, dziewczyny nie są najpopularniejszą grupą, ale ja streamuję, będę czekała na kolejny comeback i są też przemiłe. Podlinkuję Wam też filmiki, w których rozmawiałam z nimi i robiłam jakieś dla nich challenge. Tak się cieszę, że udało mi się to kupić. Dalej mamy najnowszy album Nayeon, to znaczy Na, wersję Digipak. Postanowiłam, kiedy ten album wyszedł, że kupię wersję digipakową. W ogóle, jak widzicie, zaczęłam trochę inwestować w digipaki, bo one są tańsze, bo zajmują mniej miejsca i dzięki temu czuję, że mogę wesprzeć artystów, których lubię i mieć też swój ulubiony album, ale z mniejszym metrażem. Mam też te fotokarty. No i ten koncept jest pomarańczowy dla osób niewtajemniczonych. Pomarańczowy to mój ulubiony kolor. Dostałam też do tego albumu, bo kupiłam go w dniu premiery, tylko wieczorem, karteczkę oraz fotokartę, która jest moją ulubioną fotokartą Nayeon, którą mam. A mam ich naprawdę sporo. Jest jedną z moich ulubionych fotokart, które w ogóle mam. A co mamy w środku takiego albumu? Zaraz Wam pokażę. Mamy dwie fotokarty i jest na nich Nayeon. Wiem, że to jest wielka niespodzianka dla Was, ale tak, to jest ona w jej własnym albumie. Mamy takie fejkowo polaroidowe zdjęcie. Mamy cudną naklejkę. Mamy mini plakacik. Też bardzo cute. I też buklet z tekstami piosenek i kilkoma zdjęciami. Dalej mam trzy albumy aespy, to znaczy My World, Armageddon i Drama. I ja poszłam po tego digipaka z Winter, bo bardzo mi się podoba, jak ona wygląda w tym koncepcie do albumu Armageddon. Ale potem stwierdziłam, że w sumie jak one są cztery, to mogę wziąć digipaki z każdą inną dziewczyną, więc mam tutaj, to jest Drama, Dramę z Kariną, My World z Ningning i następny jej album, ich, który wyjdzie, wezmę sobie z Giselle, bo chciałabym mieć wszystkie. No i pewnie wtedy sobie zrobię też przerwę od kolekcjonowania ich. I co fajne, te digipaki SM Entertainment są jednocześnie też plakatami. To znaczy, żebym potem mogła to poskładać. Tu mamy plakat i twarz Winter ląduje na okładce. W środku mamy teksty piosenek.
Mamy płytę, tak trochę luzem, naklejki. Tutaj są listy od dziewczyn, które można przeczytać. Karty z Winter. Całą grupą. Czy pocztówki bardziej. A fotokarta, którą mam, jest z Giselle właśnie. I już o tym wspominałam często. To będzie ostatni raz, jak o tym wspomnę przez jakiś czas. Ale myślę, że kiedy kupujemy album, który jest poświęcony jednej konkretnej osobie z zespołu, przyzwoitość nakazuje, żeby była tam co najmniej jedna karta tegoż członka zespołu. No bo dla osób, które kolekcjonują albumy ze swoim bajasem czy bajaską, swoją ulubioną osobą, myślę, że zależy im też na takich kartach. Tutaj mamy dramę z Kariną. Dramę z Kariną. Nie wiem w sumie, czy ona dalej chodzi z tym aktorem. Płyta, naklejki, pocztówki. Fotokarta z Kariną właśnie, ale to jest fart, wiemy o tym, a nie gwarancja. Mamy tutaj takie dwa plakaty, a tu jeden, przy którym są różne teksty i kilka innych zdjęć. I ostatni album Espy, który kupiłam, to znaczy My World, jeden z moich najulubieńszych. Ogólnie mój bias w tej grupie to chyba Ning Ning, ale jak dla mnie, to każdy comeback jest tak robiony, żeby inna dziewczyna w nim błyszczała. I no na przykład Armageddon dla mnie jest erą Winter, tak? Ale to zależy. To zależy, lubię je wszystkie, dlatego chcę mieć po digipaku z każdą z nich. Tak wygląda plakat. Uważam, że jest najbardziej taki wieszalny, najbardziej atrakcyjny na ścianę. Tutaj mamy różne teksty i informacje. Płyta. Wchodź, babciu, wchodź, mogę zrobić przerwę. Pocztówki. Naklejki. Ta jest zarąbista. I fotokartę znowu mam z Giselle, czyli nie kupiłam jej digipaku, ale nadrobiłam fotokartą. Dwiema fotokartami. I jak już idziemy za tymi digipakami, to może rozpakuję mój album Red Velvet, to znaczy Cosmic. Ten ich ostatni album. I z tego, co słyszałam, same dziewczyny nie były aż tak bardzo zachwycone tym, jak ten album wyszedł wizualnie. To znaczy opakowanie tego albumu. Może to jest plotka, szczerze mówiąc, nie za bardzo miałam czas weryfikować, ale słyszałam, że miały nieco inną wizję na opakowania tego albumu. Natomiast wiem, że wszystkie są zadowolone z tego, jak wyszedł teledysk do singla z tego albumu. Teledysk jest inspirowany horrorem Midsommar. Dajcie znać, czy go oglądaliście. Bardzo, bardzo Wam go polecam. No dziewczyny są świetne w tym, co robią. W tym momencie wielu takich młodszych fanów K-popu troszeczkę nie docenia, mam wrażenie, tej grupy, ale z drugiej strony gusta się zmieniają, a one dalej robią ten typ muzyki, z którego były znane od samego początku. Płyta, pocztówki. A to ja mam wszystkie z Yeri? Tak. No to cztery pocztówki z jedną członkinią, ale fotokarta może być z kimś innym. I moja fotokarta jest z Wendy, tutaj wiem, bo była podpisana. Od razu zobaczyłam, ale jest czadowa. No ja bardzo lubię, w sumie Irenę lubię, lubię Wendy i lubię Sulki. Trochę mam taką relację z Irene, że uważam, że ona jest niesamowita, ale też jej jakby wersje albumów czy fotokarty zdarzają się tak rzadko, że czyham na nie, bo wiem, że są takie rzadkie. Na przykład no, byłam kupić ten album w dniu premiery. We wszystkich sklepach wszystkie warianty albumów z Irene były wyprzedane. Sulki też była wyprzedana w niektórych sklepach, ale Joy, Yeri i Wendy jeszcze można było kupić. No cóż, to nigdy nie jest tak, że wszystkie członki nie są tak samo popularne. Tu mamy jakieś logo tego... O właśnie, a propos Irene. Tu mamy jakieś logo tego zespołu czy tam albumu i mam Sulki oraz Irene naklejkę, co oznacza, że mam fotokartę Wendy, mam pocztówki Yeri,
Mam Sulki i Irene naklejki, tylko brakuje mi czegokolwiek z Joy. Cóż, generalnie całkiem fajny haul dla osób, które lubią wszystkie członki zespołu. Ja tak mam, więc jestem zadowolona. Moja fotokarta Wendy jest naprawdę czadowa. Uwielbiam takie jakieś oryginalne fotokarty. Dobra, weźmy się za New Jeans. New Jeans w ogóle nie odpakowywałam, kiedy byłam w Korei, bo część z tych rzeczy mogliście już widzieć unboxing na moim TikToku, ponieważ te albumy są z kartonu, są wielce delikatne i wiedziałam, że po prostu mi się skasują i zciuchają, jeżeli je otworzę zawczasu. W środku wszystko jest z wizerunkiem Minji, no co mam wam powiedzieć. I tak już ten karton tak mi się troszeczkę pomiął w podróży, mimo że go starałam się dobrze zamortyzować. Ach, tak, jest taki, tutaj widzicie, skasowany. No nie można mieć wszystkiego. Ja na przykład nie mogę mieć niepogiętego albumu z Minji, trudno. A co mamy w środku? To będzie też dla mnie niespodzianka, bo nie sprawdzałam. Mamy karton w kartonie, groundbreaking. Wow! Mogę zacząć od fotokart w sumie. Jest na nich Minji, ostrzegam. Ta jest moja ulubiona, muszę wam powiedzieć. Mimo że normalnie lubię fotokarty, które są selfiaczami, to teraz jakoś coraz częściej lubię jakieś takie bardziej kreatywne. Tu mam naklejki, pozwolę sobie ich na razie nie otwierać, bo jeszcze będzie wszystko bardziej latało. W tej kopertce jest płyta. Mam pocztówkę z Minji. Tu jeszcze taką metko naklejkę z nią jako atomówką. Mam fotobook z jej zdjęciami. Ale też zdjęciami grupy. Plakat. To jest strasznie, strasznie gruby fotobook. Z tak naprawdę zdjęciami, też kilkoma grupowymi. One są jakości kompletnie plakatowej, możecie sobie je powiesić na ścianie bez problemu. Uważam, że albumy New Jeans są najlepsze, jeżeli chodzi o stosunek ceny do wartości, bo jest z nich tak dużo rzeczy i muszę powiedzieć, że z tymi dwoma ostatnimi albumami trochę, nie wiem, miałam taki kryzys, czy dalej chcę samą Minji zbierać. W ogóle zaczęłam kolekcjonować Minji, dlatego że wersje grupowe albumów były ciężko dostępne, bo kolekcjonuję je od zeszłego roku. Ale przy tym albumie, kiedy byłam na miejscu i te wersje grupowe były dostępne, miałam taki trochę kryzys i miałam ochotę, szczerze mówiąc, kupić te wersje grupowe. No nie wiem, może sama nie wiem, bo z drugiej strony myślę, że jak będę miała trochę wersji Minji, a trochę wersji grupowych, to już jest taka nieogarnięta kolekcja. No i co, potem będę zbierała i Minji, i wersje grupowe, a potem z kolei, to jest najnowszy singiel japoński, wersja Minji. Właśnie ten japoński singiel, wersja grupowa jest jeszcze najładniejszy, bo ma kolorowe te kwiatki, a nie tylko w jednym kolorze. Sama nie wiem. Dajcie mi znać, czy powinnam na przykład, nie wiem, sprzedać te wersje i zacząć zbierać wersje grupowe, chociaż tych ostatnich dwóch albumów, czy to mnie najbardziej kusiło, jeżeli chodzi o wersję grupową, szczerze mówiąc. Czy powinnam to sprzedać i kupić wersję grupową tego albumu? Czy powinnam się nie przejmować? Jednak lubię, jak moje kolekcje, jeżeli kolekcjonuję jakiś zespół, mają jakiś sens. Na przykład przy Seventeen zbieram albo te wersje, które mi się najbardziej podobają, chyba że wszystkie albumy mają koncept, typu są dniem i nocą, albo dwoma różnymi wersjami domu, to wtedy zbieram je wszystkie. Zero Base One zbieram wszystkie wersje, Rise zbieram wszystkie wersje, ale Triple S na przykład zbieram tylko te wersje albumu, które podoba mi się najbardziej. Co to jest? Jakaś torba? Woreczek? No taki woreczek tutaj jest. Nie, to jest torba. O, proszę. Fotokarty, żebyście nie byli w szoku, kto jest na nich. Ta jest super ładna. Fotobook. Z kilkoma zdjęciami, jest taki nieduży. Trochę grupowych też. Pocztówka oraz płyta. Dalej, mam album I've Switch. Byłam na evencie z tym albumem, to znaczy takim, że mogłam wylosować sobie jeszcze dodatkową kartę.
I karta, którą wylosowałam, to była Wonyoung z bułą. W środku mam też dwie fotokarty. Taką zmieniającą się fotokartę z ISO, taką fotokartę z Eugene. Jest też taka karteczka, w której jest Eugene, plakat grupowy. To nie jest album, który najładniej się prezentuje na półce z tej serii. Najładniejszym wariantem albumu jest ten, który ma według mnie tą taką zielono-fioletowo-niebieską okładkę. Ale wzięłam ten, bo to jest moja ulubiona sesja zdjęciowa. Oopsie daisy, w którą stronę to jest? To znaczy taka, gdzie one mają czerwone włosy. Bardzo długo czekałam na czerwone włosy u każdej z nich, szczególnie u Wonyoung, więc bardzo mnie to ucieszyło. Dosłownie, nie wiem, pół roku po ich debiucie, kilka miesięcy po ich debiucie, wymarzyłam sobie takie włosy i czekałam ponad rok, żeby wreszcie z takimi włosami wystąpiły. Więc to jest mój długo wyczekiwany album. Następnie, mam album XG Woke Up. I do niego, jak widzicie, tu jest karta, ale ja ją dostałam oddzielnie i już ją rozpakowywałam na TikToku. To jest Juria, a w środku tego albumu nie ma żadnej fotokarty. Jest tutaj tylko płyta i jeszcze taki papierek z tekstami piosenek. Więc szczerze mówiąc, mimo że jestem pro digipaki, to gdybym wiedziała, że w środku nie ma fotokarty, co nie było sekretem, ja to mogłam sprawdzić, to myślę, żebym tego nie nabyła. No ale ponieważ dostałam ją gratis, to koniec końców mam wszystko, czego potrzebowałam. Dalej, mam album Triple S Assemble. To jest zespół, który ma 24 członkinie, ale z tego co wiem, to taki grupowy album będą robiły tylko raz w roku, a przez resztę roku mają promocje różnych projektów w subunitach. To może być kilka dziewczyn, mogą być cztery, może być też sześć, czy jeszcze inna liczba. I jest głosowanie na ich apce, która z nich weźmie udział w danym projekcie. To zależy od ich fanów, z tego co wiem. Nakyeong, mój bias z tego zespołu, już była w kilku projektach. I to jest fotobook, w którym jest zdjęcie każdej z dziewczyn. Ja osobiście nie uważam, że trzeba je wszystkie rozpoznawać, szczególnie, że one są od samego początku stylizowane tak, żeby wyglądać dosyć spójnie. Jak widzicie, wszystkie mają ciemne włosy, na pierwszy rzut oka wszystkie mają w ogóle czarne. Ja ich słucham przede wszystkim dla muzyki, nie jestem przekonana, czy bym rozpoznała wszystkie 24. W tym albumie dostajemy też dwie naklejki. Mam, to jest też naklejka z Jubin. Mam pocztówkę z Sumin, to bardzo duże ułatwienie, że ona jest podpisana. Mam z Jiyeon fotokartę, ona też jest podpisana, to również bardzo ułatwia sprawę. I jeszcze jedną naklejkę. Jeszcze mam takie maleńkie zdjęcie Yeonji. Ostatni album girl grupowy to jest album Love or Hate Haiki. Wzięłam ten czerwony wariant, jeszcze jest jakiś tam szary czy niebieski. Szczerze mówiąc nie wiem, jak wyglądają fotobooki w środku, ale stwierdziłam, że będę brała tylko jedną wersję. Haiki i Triple S oraz jeszcze... Nie, Haiki i Triple S kolekcjonuję w ten sposób, że biorę tylko jedną wersję każdego albumu. Zobaczmy, jakie są w środku dodatki. Sporo rzeczy. Mamy tak, plakat. Mam w środku kartę z Yel, która jest podpisana swoim pełnym imieniem, czyli Han Xinyoung. Mam też pocztówkę ze wszystkimi czterema dziewczynami, Huiso, Yel, Riną i Soi. Tutaj mam naklejki i mam jeszcze dwie fotokarty z Soi i z Huiso. Teraz, sorki za to zamieszanie ze światłem. Mam zachód słońca idealnie przed oczami. Został nam jeszcze album This Man, czy Seventeenowe albumy. Mam albumu This Man 5 wersji, czy 4 wersje, 5 albumów. Mam album Seventeen Attacka i jeszcze ten soundtrack z Lovely Runner. Więc tak, jeżeli chodzi o Attackę, to już robiłam unboxing jednej wersji tego albumu i technicznie rzecz biorąc brakuje mi jeszcze tylko jednej, takiej błękitno-szarej, ale nie wiem, czy będę ją kupowała. Kiedy kupowałam ten album, zakładałam, że chcę mieć wszystkie trzy wersje, ale chyba to był taki jakiś... To była przesada z mojej strony. Jun nie potrzebuje mieć wszystkich wersji Attacki. To nawet nie jest mój ulubiony album, ani mój ulubiony koncept. Nie wiem, czemu mnie aż tak wzięło. Fotokarty mam Dino i Uji. Przepiękne fotokarty.
zrezygnowałam z tej jednej wersji i jestem z siebie dumna. No jak mnie weźmie kryzys, to będę mogła tę trzecią wersję dokupić, ale póki co zadowala mnie, że mam te dwie. Ciekawa jestem, czy... zobaczcie, ten Chongan z tymi długimi włosami. To była jego iconic era. Może kiedyś, bo to jest Vocal Unit wersja. Może kiedyś kupię tę trzecią. Sama jeszcze nie wiem. Dalej, jeżeli chodzi o albumy, to one już są tak troszkę pre-unboxingowane i mam praktycznie w każdej możliwej wersji Jonghana, ale jedną wersję tego albumu platformowego kupiłam z koleżanką i poprosiłam, żeby ona mi wybrała tę wersję, żebym mogła mieć szansę na wylosowanie Wonu, bo ja prawie zawsze losuję Jonghana. No, Josha najczęściej losuje, ale tutaj Josha nie ma. Mam zdjęcie z Bestii. Jest poruszone, no ale trudno. I wymieniłyśmy się, bo ja do ręki oczywiście dostałam Jonghana, ale w jednym z tych, z tego jest wersja Wonu. Zaraz Wam pokażę. O, to jest wersja albumu Wonu. To są dwie fotokarty. Ta jest losowa, to znaczy jest kilka wersji fotokart Wonu do albumu platformowego, a ta jest fotokartą z albumem i jest taka sama w każdym platformowym albumie, na którym jest Wonu. Jeżeli chodzi o Jonghana, to powiedziałabym, że mam jedną z najbardziej iconic fotokart z nim, bo to jest ta fotokarta. W oczywisty sposób jestem nią zachwycona i nie będę się wymieniać. Ja w ogóle go bardzo lubię, tylko bardzo lubię też Wonu i mam nadzieję, że wylosuję go więcej. A to jest ta fotokarta albumowa, to jeszcze tam jedna karta z QR-em, z kodem QR. Tutaj mamy wersję fotobookową. Mamy wersję fotobookową, ona jest taka wysuwana i w środku jest karteczka z czym? A, mini plakat. Mamy tutaj... O, Wonu! Plakat, taki pionowy, śmieszny, taki bardzo, bardzo wąski. Mamy teksty piosenek, to jest single album i mamy na nim trzy piosenki. To jest maksymalna liczba piosenek na albumie, który kwalifikuje się jako single album. Bo od czterech, mam wersję płyty też z Wonu, od czterech to już jest epka, czyli extended play. Mam naklejki, fotokarty i są to Jonghan oraz Unit fotokarta. Ona jest zawsze w każdym albumie, ta jest wylosowana, oczywiście jest to on, bo ja go losuję zawsze. I sam fotobook ma lenticular na okładce, a w środku ma... O! Co to? A, to jest pocztówka, którą dostałam, ponieważ zakupiłam ten album w dniu premiery. Ten sklep, w którym to kupowałam, miał również limitowane fotokarty, które skończyły się dwie osoby przede mną. Miałam naprawdę dużego pecha, nie pojechałam nawet na event, ponieważ wiedziałam, że się skończyły wszystkie benefity eventowe w tym miejscu, zanim bym tam zdążyła dotrzeć. No, miałam dużego pecha. Ten album był bardzo wyczekiwany. Oni dwaj, powiedziałabym, że są najpopularniejszymi członkami tego zespołu, co najmniej w Korei. O, to jest moja ulubiona sesja zdjęciowa. Chciałabym jeden album, gdzie wszystkie zdjęcia są właśnie z tej sesji. I ostatnia rzecz, jedyny album, którego nie wiem, czy żałuję. Tak, nie. Jeszcze mam wersję Kit. Więc największa wersja tego albumu, sama nie wiem, mam straszne mieszane uczucia na jej temat, też była bardzo delikatna, więc mi się pogniotło to pudełko w środku, nawet nie mogę go wysunąć. A jest to wersja deluxe, normalnie nie kupuję wersji deluxe albumów 17, mimo że ich tak bardzo zbieram, dlatego że dodatki w nich nie są warte tej ceny. Te albumy są dwa razy droższe od normalnych, a te dodatki są średnie. No ale ja bardzo lubię Jonghana i Wonów szczególnie, więc czułam, że muszę to kupić. Mam nadzieję, że znajdę w sobie siłę, żeby wypierniczyć to pudełko i tylko korzystać z tych rzeczy. A co jest w środku? Czy jest to papierośnica? Na pewno można takiej używać, ale nie. To jest oficjalnie rzecz biorąc pudełko na fotokarty czy jakiekolwiek tam karty. Mamy breloczek z inicjałami JW, czyli Jonghan Wonu. I jeszcze mamy lusterko, które pewnie będę nosić sobie w torebce. Ono jest takie śmieszne. A gdzie fotobook? Gdzie płyta? Pod spodem, bo tutaj w fotobooku jest wszystko. To jest jedna rzecz, którą chciałabym sobie zostawić. Chciałabym, żeby po prostu sam fotobook stał na półce, ale wiem, że jeszcze nie mam w sobie tyle siły i determinacji, żeby to zrobić. Płyta, na której jest ktoś? Nie, tylko tak.
Chongan. O, no to fajnie, to mam jedną płytę z jednym, drugą z drugim, będą ładnie wyglądały w moim albumie na płyty, bo je tam przełożę. Jest dużo różnych karteczek i album Deluxe, jak wolicie, gwarantuje wszystkie fotokarty ze wszystkimi członkami zespołu, przynajmniej jeżeli chodzi o Seventeen. Tu mamy jeszcze tę deluksową sesję foto, taką z fluorescencyjnymi błyskawicami, potem mamy wersję taką wampiryczną i na końcu kilka zdjęć z tej pięknej, kolorowej sesji. A kart jest dużo. Mamy dwie takie dziwne z tymi fluorescencyjnymi gościami. Mamy też dwie fotokarty takie niebieskie. Szczerze mówiąc, są na tyle oryginalne, że mi się podobają, mimo że nie bardzo są klarowne i wszystko na nich widać. Mamy fotokartę z dwoma chłopakami, mamy dwóch Wonu, trzech Jonganów. A nie, mamy tak, trzech Jonganów i trzech Wonu. Zgadza się. Wiem, że następnym razem, chyba że to będzie Wonu solo, albo Mingyu solo, albo Hoshi solo, nie będę kupowała wersji deluxe. Nie wiem, szczerze, nawet nie wiem, czy na któregokolwiek z nich kupię jakąkolwiek wersję deluxe. To jest chyba tyle deluxów, ile ja w życiu potrzebuję, ten jeden. Na pewno nie jest to warte swojej ceny, tak? To kosztuje 100 coś tam złotych, no bez przesady. To jest wersja kit tego albumu, to znaczy z takim plastikiem, stąd też można pobrać sobie muzykę, taki wirtualny plik, a w środku mamy tak pocztówkę z nimi obojgiem, mamy credits card, mamy w środku fotokartę z Chonganem i z Wonu i też dużo, dużo, dużo pocztówek różnego rodzaju, one są takie błyszczące, śliskie w dotyku, no i bardzo ładne. Jako finał pokażę Wam, czy w ogóle to widać, soundtrack serialu Lovely Runner, na którym bardzo mi zależało. Nie mogłam w ogóle go namierzyć, byłam we wszystkich sklepach k-popowych na Myeongdong w Seulu i nigdzie go nie było. A to, co jest najbardziej specjalne w tym soundtracku, oprócz tego, że jest soundtrack mojego ulubionego serialu, to, że są w nim dwa warianty soundtracków. Jeden jest soundtrackiem, który udaje album grupy Eclipse. To jest fikcyjna grupa K-popowa, która powstała na potrzeby tego serialu i w środku są zdjęcia tak jakby z trasy koncertowej tego zespołu. Druga natomiast wersja jest po prostu wersją serialową, gdzie mamy wszystkie zdjęcia najważniejszych postaci z serialu. Do tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo dodatków, to znaczy breloczek z zespołu Eclipse. Mamy fotokarty z postaciami z serialu, w tym najważniejsza dla mnie, Pionu Sok, czyli mój aktualnie ulubiony koreański aktor. I mamy też te fotokarty takie muzyczne, czyli zespołowe. Tu są trzy, jest też Pionu Sok i do tego jeszcze jest taki eklipsowy, taka ramka, którą możemy sobie wsadzić do ozdoby. Mamy zakładkę. Czy widać ją? Jakiś dziwny efekt mi się tutaj robi. Mam nadzieję, że go zniesiecie przez sekundę, bo już naprawdę zbliżamy się do końca. Mamy bilet na koncert Eclipse. Coś jest niewyraźnie. Mamy bilet na koncert Eclipse. Zdjęcie. Mamy pocztówki z tymi wszystkimi postaciami z zespołu, serialu, jakieś zdjęcie ślubne tych postaci, naklejki tego zespołu i na koniec jeszcze magnesy na lodówkę. Wszystko, czego mogłabym sobie zamarzyć. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o girl grupy oraz Chongana i Wonu. Będzie oddzielny filmik, gdzie będę rozpakowywać albumy boy grupowe, ile ich jest, pewnie też za 20. W opisie tego odcinka podlinkuję Wam również unboxingi albumów platformowych i zachęcam Was jeszcze raz do słuchania mojego podcastu o K-popie i Korei, który nazywa się K-Cast. Do niego również są linki w opisie, znajdziecie go na wszystkich podcastowych platformach, na Tuba FM, Spotify oraz Apple Podcasts, to przynajmniej dla tych największych. Zachęcam Was do słuchania, do klikania like, jeżeli Wam się podobało, dajcie znać, które z tych grup są Waszymi ulubionymi, bo bardzo lubię czytać Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym odcinku. Postaram się to wrzucić jak najszybciej.